Zapraszamy wszystkich na koncert dla Maxa. W piątek o godzinie 16 w Młodzieżowym Domu Kultury na Osiedlu Stałym rozpocznie się koncert charytatywny na rzecz chorego Maxa Szendery. Od 16 do 17.30 przewidzieliśmy panel dla dzieci, czyli zapraszamy wszystkich rodziców z dzieciakami. Będą animacje, gry, zabawy, malowanie buzi, balonikowe zwierzątka, masa konkursów i zabaw dla małych dzieci. Pierwszy artysta wystąpi na scenie o godzinie 17.30. To będzie Kasia Miarczyńska wraz z Piotrem Kłeczkiem. I będzie to taki element poezji śpiewanej, czyli będziemy mogli się wsłuchać w piękne, poetyckie utwory, których autorem jest Kasia Miarczyńska, a której będzie towarzyszył Piotr. W trakcie koncertu odbędzie się licytacja. Do licytowania będą m.in. filiżanki nadesłane przez kancelarię prezydenta Andrzeja Dudy oraz pióro od premier Beaty Szydło. Poza tymi wartościowymi przedmiotami będą inne, równie wartościowe gadżety. Ja tylko mogę zdradzić, że wśród nich będzie na przykład gadżet podarowany nam wczoraj osobiście przez Jerzego Dudka. Także atrakcji masa, masa fajnych gadżetów do wylicytowania, zachęcam. Licytację, którą będzie można również prowadzić, jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w imprezie bezpośrednio, będzie mógł ją brać w niej udział również poprzez internet. Czyli będzie udostępniona poprzez mój profil, Agnieszka Białek, zapraszam, będzie udostępniona transmisja na żywo, podczas której będzie można brać udział w licytacji. Celem koncertu jest zebranie środków na operację umożliwiającą pełną sprawność ruchową małego Maxa. Na ten cel potrzeba blisko 250 tysięcy złotych. Max to jest chłopczyk, który ma 7 lat. Jest chłopcem, który jest dzieckiem poszczepionkowym, czyli wszelkie problemy zdrowotne zaczęły się od szczepionki, która została mu podana w okresie, kiedy miał około roczku. W wyniku tej szczepionki skomplikowała się jego sytuacja absolutnie zdrowotna. Zapadł w śpiączkę, był reanimowany. Cechuje go niestety małogłowie, oprócz tego dziecięce porażenie mózgowe. U Maxa jest problem z chodzeniem. Max generalnie nie chodzi i w Polsce nie było możliwości przeprowadzenia operacji. W Niemczech lekarze niemieccy zdecydowali się na to, że pomogą postawić Maxa na nogi. Natomiast po to, żeby Maxa postawić na nogi, potrzebne są pieniądze. Dlatego prowadzimy od kilku tygodni na terenie całej Polski zbiórki. Potrzebujemy 250 tysięcy, operacja odbędzie się końcem stycznia, no i stąd inicjatywa w Jaworznie. Pomagamy Maxowi stanąć na nogi. Oprócz licytacji uczestnicy będą mogli posłuchać występów zespołów Pro Age i Garden Noise, a dodatkowo swoją poezję przy akompaniamencie Piotra Kłeczka przedstawi Katarzyna Miarczyńska. Atrakcje dla dzieci, malowanie buziek, balonikowe zwierzątka, konkursy i zabawy zapewni firma Partyland. Zapraszamy.